Okej, okay, moi drodzy. Pierwsze wyszowanie w Honkai pierwsze wyszowanie w Honkai. Pociąg, bo nie umiem powiedzieć nazwy. Więc tak, tak jak widać, dopiero co zmiana baneru. Niestety nie jest to wielkie wyszowanie, bo nie udało mi się zebrać 100. Znaczy wrapowanie to brzmi jeszcze gorzej. Nie udało mi się zebrać 100 bilecików. Mamy 83, ale mamy 11 na standardzie, więc najpierw może polecimy sobie standard, a potem ten oto piękny gentleman być może zagości w moim pociągu. Pity wygląda tak, że ja tylko 4 razy załyszowałam na poprzednim banerze, więc zobaczymy. Ale najpierw standard. Dobra, lecimy. Co to będzie? Nic złotego. Proszę, Danhenga. Bardzo, bardzo chcę. Karta. O! Jest szansa, że ona nam dzisiaj dropnie. To może być ciekawie. Czy dzisiaj mamy same karty, tak? Dzisiaj same karty, dobra. Potraktujmy to jako wyczerpanie PH. Jeszcze jeden. Zobaczymy co to będzie. O! Karta. Dobra, i to jest... Okej. Okay. Nie wiem, czy mi się przyda, ale okej, dziękuję. I to był standard. To teraz lecimy ten. Lecimy z koksem. Najpierw pojedynczo. Żeby te trzy pojechały. No. Co to będzie? Czy to będzie coś ciekawego, czy... niebieskie. Dobra. Okej, lecimy dalej. Lecimy. I czy to będzie nasz piękny pan? Nie. To chyba nie będzie nasz pan generał. To będzie karta. Ale fajne drzewko. Okej, i ostatni pojedynczy. I lecimy. Co to będzie? Dajecie, nie mogę się doczekać. Już cała podskakuje. Niebieskie. Okej, dobra. Czyli 3 razy niebieskie. No to lecimy dziesiątkami. Trzymamy kciuki. Złoto? Na pierwszym tempulu? O ja cię. O rety. O chuj! Czekajcie. Mam na to idealny ten. O, to jest znane. Okej, definitywnie. I'm lucky one. I'm so lucky. O jeju, to było naprawdę niesamowite. Więc skoro plan A został już zrealizowany, to teraz jest jeszcze plan B, mianowicie tutaj jest karta Danhenga. Zobaczymy, czy nam karta Danhenga padnie, albo czy nam padnie złota broń od razu. Dobra, lecimy. Czy to będzie drugie złoto? Chyba nie. Nie złoto. A ten... Kurczę, zapomniałam się uspokoić. Okej, już wracamy. Dobra. Okej. Karta. Karcioszki spoko rzecz. Bardzo ładne są. O, śliczne. Dobra.
Okej, to lecimy jeszcze jeden. Fiolet. Czy to będzie karta dla Dunhena? Aż mi serce wali. Dajcie mi Dunhengową kartę. Astę już mam, ale kolejna karta do buffowania będzie spoko. Dobra. Jeszcze jeden i kończymy, co? Dajcie mi kartę Dunhena. Dajcie mi kartę dla mojego DPS-a. Co to będzie? Co to będzie? Jest cutie boy. Czy to będzie off-banerowy? Czy... Off-banerowy Arlan! Dobra, I'm got it. Hu. Ha, hi. Dobra, jeszcze jeden tempul. Hu, haha, hi. O jacie. Dobra. Lecimy z tym. Jest! Jest, Dunhen! Okej, dobra. To plan AB zrobiony. O, jeszcze Asta do refajmu. Świetnie. Okej, więc... jakby to powiedzieć... chodźmy sobie na ryneczek. Na ryneczek Lidla. I guess w pierwszym tempulu. O, dalej nie mogę w to uwierzyć. I'm so happy now. I'm bel I don't believe. Cyno voice. Okej. Więc pewnie się teraz zastanawiacie, co zrobię z tymi pozostałymi 30 wishami. Czy wywalam je wszystkie? Nie. Nie wywalam wszystkich wishy. Jako, że ta gra ma ograniczoną liczbę skrzynek i rzeczy, gdzie mogę zdobywać kryształki, będę po prostu zbierać na kolejnego pana. Ojeju, ale jestem zadowolona. Naprawdę. Wielkie dzięki, że ze mną byliście. To chyba było najszybsze wishowanie w całej mojej historii. Widzicie, od razu stwierdził, że ten bilecik ja biorę, wsiadam, przyjeżdżam. Jestem. O, jeszcze zwierzaczka ma. Jak uroczo. Okej. Everyone, thank you. Dziękuję, że tu byliście. Dziękuję, że znowu jesteście. I to w sumie jest mój debiut ten. mój debiut awatara. Więc, jeśli jesteście ciekawi, co dalej mogę tworzyć, za nisko się ustawiam. Jestem już tak bardzo podjarana tym wszystkim, że nie wyrobię. Ale tak, to jest właśnie mój debiut mojego nowego awatara. Mam nadzieję, że się Wam podoba. Jeżeli jesteście ciekawi dalszych wishy. Jeżeli jesteście ciekawi moich dalszych wishy, to no niestety na chwilę obecną nie jestem w stanie powiedzieć, co będzie kolejnym wishowaniem, czy w Genshinie, czy w Honkaju. Dziękuję za uwagę. Jakby co, to polecam się do wishowania. Jak widzicie, moje szczęście. Ojeju. Mówi się szczęście początkującego, ale chyba powinnam naprawdę zacząć obstawiać lotka.